Rozmawiamy z Sylwestrem Wiśniewskim, pierwszym właścicielem pierwszej ekologicznej myjni parowej w Kielcach. Skąd pomysł na ekologiczną myjnię? No, takie myjnie się sprawdzają na przykład w Warszawie, w większych miastach, Wrocławiu, Poznaniu, no i postanowiłem otworzyć taką myjnię w Kielcach. Jeżeli chodzi o zużycie wody, jakichkolwiek opłat licznikowych typu prąd, jak to wygląda? Znaczy, samo urządzenie jest zasilane olejem opałowym, spala maksymalnie 2 litry oleju opałowego na godzinę. Jeśli chodzi o wodę, no to średnio na samochód zużywa 4 litry wody. No jeszcze większego rachunku niż 5 zł za wodę nie zapłaciłem. Jakie ceny i jaka różnica między innymi myjniami? No przede wszystkim jest to sucha para, czyli samochód wyjeżdża suchy. Jeśli chodzi o myjnie bezdotykowe, no to samochód wyjeżdża mokry. Jest to doskonała alternatywa dla myjni ręcznych. Ceny zaczynają się już od 10 zł od małego samochodu, w zależności to oczywiście od samochodu. Jeśli chodzi jeszcze o suchą parę, rewelacyjnie nadaje się do czyszczenia środków, tapicerki materiałowej, odgrzybiania kanałów klimatyzacyjnych. Mało tego, suchą parą jeszcze można myć rowery, szczególnie w tych trudno dostępnych miejscach, oraz motory. No i oferujemy również pranie dywanów. No, a jak się przedstawia kwestia inwestycji takiej ekomyjni? No, na pewno jest to wydatek 10-krotnie mniejszy niż przy otwarciu zwykłej myjni, dlatego że odpadają tutaj separatory, pozwolenia wodnoprawne, odpływy przede wszystkim. Koszty wahają się około 30 tysięcy złotych, w zależności też od miejsca i zapotrzebowania. Jeśli chodzi o współpracę, mamy również przygotowany profesjonalny biznesplan. Jeśli ktoś będzie chciał z nami wejść w współpracę, na zasadzie oczywiście franczyzy, pod naszym logiem Ekomyjnia, taki biznesplan udostępniamy. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję i zapraszam na stronę www.ekomyjnia.eu, tam będzie można się dowiedzieć więcej szczegółów. W jaki sposób pan przestrzega zasady ekologii? No, staram się segregować śmieci, oszczędzać wodę, chyba takie dwie podstawowe rzeczy najważniejsze. Ostatnio właśnie czytałam na ten temat artykuł i rozpoczęliśmy w domu dokładną segregację śmieci. Używam tylko wielokrotnego użytku jakiejś torby. No, staramy się wyłączać światło. Proszę powiedzieć, z czym się panu kojarzy słowo ekomyjnia? Z ekologiczną myjnią, na pewno. Która używa jakichś środków ekologicznych do mycia, na przykład samochodu. Nie wiem, jakieś ekonomiczne mycie czegoś. Gdybyście miały okazję skorzystać z takiej ekologicznej myjni? Skorzystałabym. Pewnie spróbuję, jeżeli jest taka myjnia, no zobaczymy. Podjadę, zobaczę, jak to wygląda. Na pewno, jeżeli to pomaga środowisku. Myślę, że skusiłabym się na takie umycie samochodu.